Leopold Caro to jeden z najciekawszych polskich myślicieli XX wieku. Przyszedł na świat w roku 1864 we Lwowie i zmarł tam 8 lutego 1939 roku, a więc tuż przed wybuchem II wojny światowej. W czasie I wojny światowej wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie pełnił funkcję sędziego wojskowego. Po zakończeniu I wojny światowej został mianowany profesorem Politechniki Lwowskiej, gdzie prowadził wykłady z ekonomii oraz nauk społecznych. Leopold Caro jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego solidaryzmu katolickiego. Kierunek katolicki w ekonomii odwołuje się głównie do solidaryzmu społecznego, dystrybucjonizmu i korporacjonizmu. Można określić jako trzecią drogę między komunizmem, czyli socjalizmem, a kapitalizmem. Myślą przewodnią wielkiej ilości dzieł, rozpraw i artykułów profesora Caro jest walka o moralność życia gospodarczego. Walka o prymat etyki w życiu gospodarczym to bodaj największa zasługa profesora Caro i dla nauki, i dla polskiego życia społeczno-gospodarczego. Profesor Caro widział dobrze bliski związek spraw społeczno-gospodarczych z naukami moralnymi. Różne zagadnienia gospodarcze usiłował oświetlać i rozwiązywać według zasad religijno-moralnych i w nich szukał światła dla dziś coraz to trudniejszych rozwiązań w złożonym życiu gospodarczym.